Szanowni Państwo, 19 dzień czerwca 2019 roku. Oto w Waszym kierunku maszerują główni bohaterowie dzisiejszego środowego spotkania. Dorocznego Dnia Piłkarza, który w tym roku ma szczególny, bo jubileuszowy wymiar. Jubileuszowy bowiem właśnie w 2019 roku. Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord Bielsko-Biała obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Te 25 lat temu była to amatorska drużyna halowej piłki nożnej. Minęło te 25 lat i spotykamy się w takiej dużej sportowej społeczności. Rekord to określona społeczność, w którym każdy z nas ma coś do zrobienia, do dokonania. Ten wkład mają zawodnicy, trenerzy, mają również rodzice, szczególnie tych najmłodszych, którzy swoimi samochodami, swoim środkiem transportu nie mogą często korzystać z tego autokaru, który tam widać, a swoimi samochodami wożą was dzieciaki na poszczególne mecze. Serdecznie wam, rodzice, dziękuję za to. Wszystkie tytuły, które wodzirej dzisiejszej, nie tylko, ale każdej tutaj sympatycznej imprezy przedstawił, robią po prostu wrażenie. I chciałem tego pogratulować, ale też podziękować, bo poza tym, że te wyniki cieszą, dostarczają emocji, to też BTS Rekord sławi nasze miasto i już nie tylko w kraju, ale jak wiemy, nawet za granicą, i mam nadzieję, że ten poziom europejski będzie kontynuowany. A żeby podkreślić oficjalność tego jubileuszu, przygotowałem tutaj okolicznościową paterę. Ona jest za mała jak na te zasługi, ale takie mamy. Dziękuję bardzo. Uwaga! Wszystkie pięknie w górze! Co wam tu życzyć? Jesteśmy w stolicy polskiego futsalu, tak to można powiedzieć. Ja krótko życzę dogonienia Górnika Lub Zabrze, czyli zdobycia 14 tytułów mistrza Polski w futsalu. Wszystkiego najlepszego z Gajbiluszu. Będzie to za chwilę jakiś mecz. Co się tu dzieje? Powiedz coś więcej. Wyrównanie rachunków z całego roku pomiędzy trenerami a rodzicami. Stawka wysoka, rodzice zawsze podchodzą na 120%, a my się zabawimy. Słyszałem, że to ważne wydarzenie dzisiaj. I w moim życiu też. Hip, hip, hura, hura, hura! O, proszę Państwa! Myślę, że sprawiedliwym remisem się skończyło. W sytuacji było jak na lekarstwo. Ale najważniejsza jest dobra zabawa. Trudny teren. Właśnie też widziałem, że jakość piłkarska po waszej stronie. Dziękujemy. Najważniejsze, że niezależne media też to oceniły.